Cześć moi drodzy, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam was, a raczej zapraszamy was, bo jest nas dzisiaj dwoje, tak jak widzicie, na vloga z Zakopanego. Trochę się jeszcze wstydzimy, ale mam nadzieję, że później i też jutro, czy tam pojutrze będzie już szło nam lepiej. Mój chłopak sobie zwiesił tutaj głowę, ale no. Ja się może przywitam, jestem Kamil, siema wszystkim. Tak, jeszcze go nie znacie, to jest mój chłopak Kamil. Myślę, że jak już dzisiaj wystąpi pierwszy raz, to później już będzie mu łatwiej, jeśli oczywiście będzie chciał ze mną nagrywać. No i tak, właśnie dojechaliśmy sobie przed chwilą do Zakopanego, jest w tej chwili przed godziną pierwszą. Tak, wyjechaliśmy około 7 chyba. Pogoda sprzyja. Tak, pogoda sprzyja, jest fajnie nawet. Miejmy nadzieję, że tak się to utrzyma. Wyjechaliśmy rano, nie wiem, w 7:30 chyba, tak? No i dzisiaj to taki pierwszy dzień, nie wiem jeszcze co będziemy robić. W sumie myślałam, żebyśmy sobie poszli na przykład na Krupówki, bo dzisiaj nie ma już chyba co wychodzić. Trochę kolana rozruszać, bo siedzieliśmy 3-4 godziny w samochodzie. Tak, zanim właśnie tu dojechaliśmy. Więc troszeczkę rozruszać przed jutrzejszym dniem. No to dzisiaj ten dzień nie będzie chyba jakoś tam bardzo ciekawy, a jutro już zabierzemy was ze sobą w góry, mam nadzieję, więc no, zapraszam was do dalszej części filmiku i mam nadzieję, że filmik będzie się podobał. Pokazać nasz widok z okna. W sumie już widzieliście to rok temu, bo to jest to samo miejsce i znowu tutaj widać Giewont. No pewnie wy tego nie zobaczycie, bo Krzyżyka tutaj nie widać. I kto oglądał vloga z tamtego roku, to widoczne są też te domki, w których byli w tamtym roku pijani panowie. Teraz mam nadzieję, że będą puste. A tam dalej chodzą sobie owieczki. O tutaj. W ogóle bez żadnego, nie wiem, zabezpieczenia, bez niczego chodzą sobie po drodze. Ciekawa jestem, jak będziemy koło nich chodzić. No. Będą nas ganiać. Chyba tak. Się boję. Owców, psów. Właśnie wypiłam sobie napój bogów. Monster. I za chwilę będziemy się wybierali chyba na piechotę, na Krupówki. Chyba z tego co pamiętam, to nie jest tam daleko, więc się wybierzemy. Tak. Piechotą. Piechotą się wybierzemy. Idziemy sobie. Widzę, że ten vlog będzie przepełniony po prostu śmiechem. Musimy się do siebie. Hejtem później. Musimy się do siebie przyzwyczaić, jeśli chodzi o nagrywanie. Później się już przestaniemy pewnie śmiać. No, taki dzisiaj będzie troszeczkę luźniejszy dzień. A jutro już jakieś szczyty sobie z domu idziemy. O matko. Ja się tutaj już zgrzałam. Taka górka już potrafi zmęczyć. No, dokładnie. Patrz, jutro. To jutro. Jutro idziemy w morskie, czy do tych 5 stawów? 5 stawów, od razu. Ale wiesz co, jak nagrywasz coś, to nie przemieszczaj tak bardzo szybko. Szybko, nie? Tylko bo będą bardzo duże takie te... Zmazy. Przejścia, no. Zmazy. No. No, tyle chyba. Mieliśmy do powiedzenia. Dobra. Do zobaczenia później. Nie potrafisz. Jesteśmy właśnie w tej chwili na Krupówkach. Chciałam, żeby mi chłopak troszeczkę ponagrywał, ale... Nie potrafi. Na razie trudne. Jeszcze mu to na razie nie wychodzi. Ja go nauczę, będzie nagrywał jutro. Żywym statywem. Także jesteśmy na Krupówkach i w sumie jestem trochę zdziwiona, że tyle jest teraz tutaj ludzi, bo tak naprawdę nie ma jeszcze sezonu. No, nie ma jeszcze sezonu, nie ma jeszcze wakacji. Dzisiaj jest który? 17? Nie, co ja mówię, 8 czerwiec, właśnie. A ludzi jest naprawdę full. Teraz tutaj na przykład jakaś wycieczka przechodzi, wszystko jest tutaj podpierane. Uważaj, Miśko, uważaj, Miśko. Ktoś lody rozwalił, dziecko sobie w nosie grzebie. No, także tyle bym chciałam powiedzieć. I zmierzamy sobie w kierunku Gubałówki. Zobaczymy, czy będziemy tam dochodzić, czy nie. Bo znowu mam sobie klapki na nogach. Mieszamy ketchup majonez. Jesteśmy teraz właśnie na jedzeniu na jakichś zapiekankach i wziąłam sobie jakąś zapiekankę z warzywami, a dostałam tylko kawałki pomidora, więc trochę lipa, ale może być. Dobre? Dobre, na ketchupie oszczędzają. Właśnie, nie dostałam w ogóle ketchupu, tylko musiałam się upomnieć o niego, więc trochę nie bardzo. Witam was bardzo serdecznie z Zakopanego, słonecznego. Przestań się nabijać.
Siemanko moi drodzy, witam się z wami kolejnego dnia. Właśnie jestem teraz na balkonie, nie wiem w sumie czy widać za mną jakieś ładne widoki, czy nie za bardzo, ale z tyłu za sobą mam góry i właśnie jestem w tej chwili ubrana w koszulkę na ramionczkach. Na dole mam krótkie spodnie, butów sobie jeszcze takie dość szerokie. Butów sobie jeszcze nie założyłam, ale zaraz sobie założę sportowe buty, skarpetki do tego. I ruszamy dzisiaj w trasę. Przygotowaliśmy się trochę jedzeniowo, porobiliśmy sobie jakieś tam jedzenie, które nie byłoby ciężkie, a miałoby sporo kalorii, bo to wiadomo, że takie przejście przez góry to jest dość spory wysiłek. Nie malowałam się, bo nie ma sensu na takie trasy się malować. Wezmę sobie też tutaj coś, jakąś kurtkę na siebie, ewentualnie jakby miało być później zimno. Nagrywam w tej chwili sama, bo mój chłopak się ogarnia, także no, dzisiaj idziemy, mamy taki plan, żeby iść do Doliny Pięciu Stawów, więc o 7, chyba 11 jest najbliższy bus tutaj do Zakopanego na Dworzec Główny i stamtąd coś myślę, że będzie właśnie w kierunku Palenicy Białczańskiej i sobie pójdziemy. I uprzedzając pytania, tak, mam na rękach tipsy, w momencie kiedy będą mi bardzo przeszkadzać, to nie ma w ogóle żadnego problemu, tylko sobie się ściągać po drodze i tyle. Ale myślę, że, no nie wiem, no szkoda jest mi ich psuć, bo jakoś się nie zastanawiałam nad tym, że mam je, a idę w góry. Także tak, jak będą mi przeszkadzać, to się po prostu ich pozbędę. Dobra, także tym oto wstępem, no dzisiaj jest dzień drugi, nie wiem czy powiedziałam, tym oto wstępem zaczynamy kolejną część filmu. Jesteśmy sobie właśnie w drodze z Palenicy Białczańskiej do Doliny Pięciu Stawów. To jest ta sama trasa, którą się idzie do Morskiego Oka. Ludzi jest sporo, jak na moje gusta, nie? No, sporo idzie. No, jakieś siostry zakonne przed nami idą. To te chyba, co z nami jechały. No i ogólnie jest spoko, tylko jakoś tak chłodno trochę się zrobiło. Miałam koszulkę na ramionczkach, a założyłam sobie teraz bluzę, bo właśnie jest chłodno. Nogi mi... Marzno, właśnie mam taką tą skórkę gęsią. No i tutaj idzie mój misiek. Siema. Widać cię. Jak się czujesz? Dobrze. Podekscytowany póki co. Stres przed wyzwaniem póki co minął. Zobaczymy jak będzie później. Nie, kotku, nie będzie źle. Ta trasa nie jest jakaś bardzo ciężka, tylko właśnie w tym ostatnim odcinku. No, jest dość mocno pod górę i tam też trzeba zadbać o to, żeby się nie poślizgnąć. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Buty są odpowiednie. U Miśka trochę mniej odpowiednie, ale mam nadzieję, że się nie poślizgnie nigdzie. Damy radę. Nie, moje też nie są idealne, ale no. Ale w tamtym roku dały radę, więc i w tym. Mam iść. Nagrało się. Może tyle? Kładeczka. Boże, jak ja tutaj szłam w tamtym roku, but mi się rozwiązał. Jak ja tutaj szłam, tak. Jak ja szłam tutaj w tamtym roku, to padał deszcz. To wszystko miało zupełnie inaczej jakoś. Tak, nie wiem, wszystko było takie zburzone i tak dalej. Teraz jest dużo ładniej. A tam jest przerąbane, tylko jak tam się wychodzi, nikogo tam nie widać. No. Nie, raczej no weź jak na to się wdrapać. Jesteśmy właśnie cały czas w drodze. Podziwiamy sobie piękne widoki. Cześć. I tam mijaliśmy niedawno właśnie trochę śniegu, więc tak myślimy, że jak będziemy tam wychodzić, to też będzie śnieg. Tam gdzieś u góry też widać, ale to wy nie zobaczycie pewnie. Mój, ale jesteś mokry, ty się wytarłeś tą wodą z tego, ze strumienia, nie? No, mój chłopak się... Zmoczyłem sobie wodę strumykiem, ochrzciłem się strumyczkiem. Tak, mój chłopak się no, co jakiś czas ochładza wodą. I jak się czujesz, kochanie? Bardzo dobrze. Jestem mile zaskoczony trasą, nie jest tak ciężka jak przypuszczałem. No ale jeszcze nie ukończyliśmy, także wszystko przed nami. Czyli mój płacz w tamtym roku był niewskazany.
No nie wiem, no jeszcze nie ukończyliśmy, teraz to zobaczymy. Możliwe, że mój płaszcz przebije twój, zobaczymy. Nie, myślę, że tak źle nie będzie. Dobra, to idziemy sobie dalej. Ale nawet jak wam tutaj coś pokazuję, to myślę, że to wszystko nie oddaje tych widoków, jakie mielibyście tutaj na żywo. To jest zupełnie co innego, nie? No, dokładnie. No, pięknie jest, kochanie. Bardzo ładnie. No to dobrze, to idziemy dalej. Znajdujemy się teraz na tym chyba najgorszym odcinku. Nie wiem, nie pamiętam już tamtego roku, czy to jest ten najgorszy, czy nie. Ciągle mi się tutaj z boku jakieś wodospady pojawiają. Ale nie wiem, która to jest ta sikrawa. Może pani iść spokojnie. Tak, także nie wiem, gdzie to jest. Cały czas tutaj widzimy. Jeszcze kawałek. A tutaj był... Aha, a tamte pozostałe wodospady, co to jest? Nie powiem, jak się nazywają. Aha. Niektóre mogą być tylko okresowe. Aha, chyba, że tak. No właśnie, bo tutaj jest śniegu jeszcze trochę na górze, więc mogły się jakieś powytwarzać. Ja nie mam pojęcia o tym, ale zobaczymy, bo już... Tu stoi mój misiek. A ja już trochę wpadam w panikę, zobaczymy, co będzie dalej. Nie wiem, no właśnie dużo jest wody z tych gór zlatuje i to takie jest trochę przerażające, żeby się nigdzie nie poślizgnąć. Wszędzie szum słychać z takiej wody. Mhm. Jak ja szłam, to była tylko jedna sikrawa wtedy, a i tak deszcz wtedy dawał. Mhm. Także nie wiem, czemu tak jest. Ale no widoki są piękne, tylko nie trzeba zbyt często patrzeć w dół. Dobra, idziemy dalej. Czemu? Jesteśmy właśnie pod sikrawą. Pokaż się. Nie, ja nie chcę, bo jestem smartfonem. No i to jest gdzieś tam. Tam jest smartfonem, więc niedaleko. Ale to jest ten właśnie najgorszy odcinek jak dla mnie, bo jest bardzo tak jakoś, nie wiem, niebezpiecznie. Jakby tutaj spaść, to przecież tragedia murowana. Także no. Na samą górę. Tutaj jest chyba jeden z tych stawów, ale nie wiem, zaraz podejdziemy, to przeczytamy, co to jest. Nie, w sumie... Aha, tutaj wypływa wodospad Sikrawa. A też jest tutaj bardzo ładnie. Kotek, powiedz, że ci się podoba. Bardzo Nic ładnie. Nie mówisz, że ci się podoba. Każdemu polecam przyjść tutaj. Wdrapać się tutaj na Dolinę Pięciu Stawów i zobaczyć, jak tutaj jest pięknie. Misiu, a zobacz tutaj tam, co jest za strzałka, w którą stronę? Roztoka prawo? Nie, to ja widzę. Dolina Pięciu Stawów Polskich, czy jeszcze tam? Na Zawrat, to też jest jakaś trasa. Tam jest misiek ten Zawrat chyba gdzieś. O tutaj, nie? A tutaj mamy do Doliny Pięciu Stawów Polskich, to jeszcze idziemy dalej. Na miejscu, ale się nie do końca orientujemy. Jaki staw jest, no to... To chyba jest ta Dolina Pięciu Stawów. Zrobimy sobie jeszcze zdjęcionka i ruszamy dalej, tam jest ośrodek. To jeszcze sobie tam podbiję. Z moim najdroższym, że jest tak czysto. Bo... Będzie typowo trochę jak na takie coś, nie? Ale no... Nieczęsto się widzi tak czystą wodę. Dokładnie, ale tutaj nikt pewnie nie obsikuje tej wody, nie robi kup batonów. Nie wrzuca. Nie puszcza. Nie, ja nawiązuję do chłopaków najbliższych. A tych batonów. No, także piękne widoczki. Teraz mnie uda nie bolą w ogóle. Nie bolą, nie? Nie, w ogóle nie bolą, ale szczerze. O. Cwaniura się włącza. Cwaniurka moja. Taki taternik, że... Patrz, tutaj się ten dymek ciągnie. Jakieś obiadki gotują. Pewnie tak, na jakieś schronisko. Może ktoś tu mieszka, nie? Można się tu pewnie zatrzymać, tylko ciekawe, jakie są ceny. O, widzisz? Ktoś sobie je ciasteczko. Możemy wejść później do środka, zobaczyć, jakie tam ceny mają. Piwko, ja bym tu piwo nie wypiła. O, patrz, tutaj jedzenie dowożą tym. No. Ale tu chłodno. Siądziemy sobie, pojemy ciperków. A właśnie wczoraj mijaliśmy taką miejscowość na drodze do Zakopanego, która miała nazwę Cipki. Nie wiem, czy to może był jakaś nazwa strumienia, czy czegoś. Nagrywasz? No. Ale tam było napisane Cipki. Dasz te ciperki? Wymienimy się wodą? Ja chcę tą wodę. Ale jesteś kotek zgrzany na nosie. Męczyło go. Jak myłem się tą wodą...